Wow, pani by mnie przejechała swoją furą. A tu znowu pan idzie, przepycha. Ogólnie pokażę wam teraz street fooda, jak wygląda tutaj za dnia. A wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Dzięki. Ciekawe skąd te piska. Patrz, jaki krab trzyma w ręce, co to jest? Ja. Wow. Hey, you want to talk for vloggers? Thank you. All right, thank you. Jakie kraby. Dopiero się rozkładają. Thank you, thank you. Wow. Co? No chyba tak. Thank you. Wow. Nice. Nice. You can see no problem. Very good way. Okay. We'll back later. Hi, hello. Welcome. Yanda Paspati. Ice cream. Sadhana Wishring. Kiriake Guriskata Stopa Stopa. Actually, by show. Okay, Pattaya. Pattaya, da? Kalashoda Stopa Stopa. Actually, Stopa. Okay, thank you now. Thank you. How many percent? Yeah, we have tom yam, coconut soup, green curry. Yes, very nice. We will back later, okay? Later, not to now? Not to now. I'm hungry. We have to go. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Kurwa, ciężko przejść niezauważonym. Thank you. No, ciekawie to wszystko wygląda, ciekawie. W ogóle ile miejsca. Wow. Ale ulica kozacka. Jaka pani ze street fooda? Aha, nie. No ale to ja nie wiem, gdzie ona w ogóle była. Thank you. Uwaga, uwaga, co to za zwierz? Ja cię. Krokodyl z grilla, ale koleżacko. Czy można? Nie wiem. W środku co też otworzysz, nie? Jeżeli banana? Tak? No to weźcie dwa banany. Są cztery. Banana? Ananas? Banana i... Jest. Buchalabu. To jest ze cztery. Four. 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 $100? 100 baht. Za four. Four. Weź przytrzymaj. 13 zł za 4 banany. No tak drogawo trochę, ale... Trochę drogawo. Wszyscy do nas mówią po rusku. Myślę, że po rusku albo po ukraińsku. No. Kurde, nie znam jeszcze tych pieniędzy. Dobra. A tu pan tak obcina je? To trochę słabo. A dobra. Thank you. No to czekaj, wyjdziemy stąd, zaraz będziesz jadła. Spasiba, spasiba, kurde. Wszyscy do nas po rusku. Na ruskich to my nie wyglądamy, no ale... Dla nich wyglądamy. No właśnie, no dla nich wyglądamy. Albo... Albo jeszcze mało Polaków przyjeżdża. Tak się składa, że jest dopiero po 17:00 i życie tutaj dopiero się zaczyna. Nie, ale tak szczerze, naprawdę to bananki są przepyszne. Słodkie. Prawie jak na Zanzibarze. No, ale te są smaczniejsze, powiem ci, naprawdę. Te na Zanzibarze były takie malutkie. No słodkie były, ale te są pyszniejsze, naprawdę. No, takich pysznych bananów jeszcze nie jadłem. Słuchajcie, przez przypadek znaleźliśmy chyba takie, jak oglądaliśmy na YouTubie, jedne z droższych, kurde, ale głośno na ulicy, ruch i w ogóle hałas, jedne z droższych prywatnych willi, które można sobie wykupić, znaczy wynająć oczywiście. Właśnie one są umiejscowione na takiej górze i widać całe miasto, tutaj Patong, całą dzielnicę i z widokiem na pewno na morze i właśnie na wszystko. Także śmiesznie to wygląda, to normalnie wygląda jak takie jakieś dziury, znaczy dziury, jak jakieś okna w jaskini, ale to są na 10000% budynki takie właśnie śmieszne, ale bardzo, bardzo ekskluzywne i drogie. To właśnie są tam na górze.